Panie Edwardzie, to jest już kolejna ramówka TVN-u i tym razem jeszcze kanałów grupy Discovery. I tak sobie myślę, że jest kilka hitów w stacji TVN, które pojawiają się co pół roku. Które produkcje cieszą Pana najbardziej, gdy ogląda Pan te wyniki oglądalności? To jest tak, że teraz się zrobiła moda na seriale. I rzeczywiście jakoś udaje nam się trafiać co sezon. Mamy fajny program rozrywkowy, właściwie dwa, bo jeśli ten program z Edytą Górniak się uda, to też bardzo dobra propozycja. No a Starsza Pani musi fiknąć, to jest szaleństwo. Ja dawno nie widziałem takiego programu telewizyjnego. No i nie zapominajmy, przed nami największe wyzwanie produkcyjne, czyli Big Brother. Ostatnie pytanie do programu Pani Edyty Górniak. Pan powiedział ze sceny, że to jest ogromne wyzwanie, a Pan to już wie, bo już kilka odcinków nagrano. Co się kryło pod tym hasłem, że to jest, dlaczego to jest duże wyzwanie? To jest, my nie jesteśmy w jej kalendarzu numer jeden, bo to jest malutki program, dla niej ma mnóstwo dużych, wielkich, rozrywkowych rzeczy. Jesteśmy ciągle tam na ogonie jej zainteresowań, a jest bardzo wymagającą rozmówczynią, dbającą o wszystkie detale.